Słuchajcie, a tak całkiem serio, bo Kasia mówiła o tym filmiku. Widzieliście? Wiecie, o co chodzi? O prawo jazdy, nie? Widzieliście filmik? No, kuźwa, zdałam! Tak. Podoba mi się tutaj radość dziewczyn. Uhu, brawo! A ja jestem autem, także mogę tu rozjechać później. Słuchajcie, nie, faktycznie zdałam, udało mi się. W ogóle auto sobie kupiłam. I tydzień po tym, jak kupiłam auto, przypierdoliłam w sąsiada. Ja wyjeżdżałam spod bloku i tak sobie po prostu rykłam w niego, ale na szczęście odbiłam się od skręconych kół. Obok siedzi mój chłopak i mówi, co ty zrobiłaś? Zaciągaj ręczny i wysiadaj. I chuj nie powiedział, wrzuć na luz. Jeszcze płacząc. Moja reakcja, oczywiście płacz, sąsiad wkurzony, chłopak wkurzony i trzeba spisać oświadczenie, nie ma na czym, bo nie ma kartki w samochodzie. I ja miałam książkę, więc myślę, dobra, wyrywam kartkę z książki. Wiem, że tak nie wolno, ale trudno, wyrwałam, spisałam oświadczenie i dopiero jak się podpisywałam, zobaczyłam, że u dołu jest pieczątka Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim. No i ja się tam podpisałam, daję sąsiadowi, on taki, co to ma być? No co to jest? Co to jest? Tam, ho! A ja mówię, bo mnie czasem na głupie żarty najdzie, nie? Najdzie. I ja mam takie, no bo ja ubezpieczona w bibliotece jestem. Sąsiad w książkach dostanie odszkodę. Nie śmiał się, zadzwonił po policję. Także nie polecam, ale słuchajcie, faktycznie zdałam. I ja, bo ja nie umiałam jeździć na kursie i się nie nauczyłam aż do egzaminu. Przychodzę na egzamin, wiem, że nie umiem jeździć i ja jestem zestresowana, ale z drugiej strony mam luz, bo ja jestem komikiem. Jak mi coś w życiu nie wyjdzie, luz, będą żarty. Więc ja przychodzę i mówię do egzaminatora, dzień dobry, a on do mnie, za chwilę pani zmieni zdanie. I my zaczynamy egzamin, no nie, i my jedziemy i typ zniecierpliwiony od samego początku, to było takie, o Boże, o Jezu, no już trzy razy by pani zdążyła. O Boże, ja myślę, może on jest taki religijny, więc dołączyłam. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boże, nauczycielko. W końcu mnie ujebał, nie? Bo przejechałam za blisko auta i on dał po hamulcach i tu ma kamerkę i jest takie, o Boże, co pani robi? Oj, no mało nas pani nie zabiła. No kutas orgazmu dostaje, bo mnie ujebał, nie? Zamieniliśmy się miejscami, wracamy do Fordu i ten jedzie szczęśliwy, ty, myślę, zjebie mu dzień tak samo jak on mi. Wiem, jak drogę znam. Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Spokój, zero reakcji, w ogóle, a on okiem nie mrugnął, ja chyba nie byłam pierwsza. Jedziemy dalej, czerwone się zapaliło, tylko zielone się zaświeciło i ja mówię, o Boże, nic, wyjebał mnie dopiero jak użyłam jego hamulców, bo miałam. Ale zdałam. No, zdałam, słuchajcie, Madzia ma prawko, Madzia ma. Ja słuchajcie, myślałam, że ja tak nie umiem jeździć, zdaję, dostaję plastik, umiem. Nie, kuźwa, nic się nie zmieniło. Jest gorzej, ja nie mam belki na dachu, nikt nie wie. Ja przyjebałam w sąsiada, odebrałam auto sklepania i dwa tygodnie później jebłam w autobus miejski na moście łazienkowskie. No słuchajcie, wiecie, ja stoję w ogóle za tym autobusem, wyję i sobie tak pomyślałam, że ja sobie albo taką cipkę zamontuję na dachu, żeby każdy z daleka widział, że pizda jedzie, albo obiję po prostu autofolią bąbelkową. Bo jak mnie uchroni od wypadku, to przynajmniej sobie otworzę okno i później potrzebuję. I się nie będę stresować. Ja w ogóle stoję za tym autobusem, wyję, szukałam trójkąta ostrzegawczego, żeby go postawić za autem, nie znalazłam. Słuchajcie, dlaczego nie znalazłam? Bo nikt na kursie nie mówił, że złożony trójkąt nie jest trójkątem. I ja dostałam za to mandat, bo policjant przychodzi, gdzie jest trójkąt. Mówię, nie mam, no będzie mandat. No i naprawdę, ale słuchajcie, jeżdżę, słuchajcie, i dalej nie umiem parkować, naprawdę. Ja mam prawo jazdy zaraz rok i dalej nie umiem parkować. Ja staję jak wyjdzie, na dwóch, na trzech, na pięciu. Wiem, że się zastanawiacie, jak można zaparkować na pięciu. Można. Wcześniej trzeba coś przyjebać i kupić części. Banalnie proste, naprawdę. Autorski sposób. Ja później wysiadam, zamykam auto, biorę torebkę, wyjmuję naklejkę karnego kutasa za chujowe parkowanie i sama sobie naklejam. Samoświadomość. Ale ja też jeżdżę w trasę autem, słuchajcie, jeżdżę w trasę autem i ja się w tak jaram z jednej strony, bo z drugiej strony wciąż mam tylko funkcję jadę. Jak jadę, to ja nie słucham muzyki, bo mnie rozprasza. Jak deszcz pada, wycieraczki nie chodzą, bo mnie kurwy rozpraszają. Ja jadę.
I ostatnio jadę w trasę, prawda? I patrzę, koło drogi stoi dziewczyna. Myślę, ja pierdzielę, autostopowiczka, ja pół życia jeździłam na autostopa. Myślę, kuźwa, ona może cały świat opierdoli naokoło, ja jakby zabieram ją. Wiem, że może skinąć, wiem, że to może być ostatnia przygoda w jej życiu, ale wyjebane, nie? I ja się zatrzymuję, mówię, wskakuj. Ona na mnie spojrzała jak na debila, myślę tam, a, z internetu poznała. I ona w ściana, jedziemy, ja się tak jaram. No kuźwa, ludzie, jakbyście pół życia jeździli na stopno, no kurna, ja się tak jaram. I nagle myślę, moment, jak to jest autostopowiczka, gdzie ona ma plecak? No i nie miała. Ale miała zajebistą mini i obrożę na szyi. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, że ja wiozę kurwę. Myślę, jak ją zapytać? Już nie zapytam, a jesteś kurwą? Co tam w pracy? No tak nie gadam. Myślę, Jezu, zapytam o cokolwiek i pytam, jak masz na imię, a ona, a jakbyś chciała, żebym miała? Myślę, ja jebie, wiozę kurwę. Odwożę kurwę na miejsce. Ja się w ogóle tak zestresowałam całą sytuację, że auto mi zgasło. Ja próbuję odpalić, ale jestem na czwórce, nie mogę. W końcu spaliłam sprzęgło, ale ruszyłam. Jadę, szarpię jak paralityk, wycieraczki, awaryjki. Próbuję zawrócić na trzy, ale mi nie wychodzi. Zawracam na 10. Cała droga zablokowana. Tir się zatrzymał i trąbi. Mówię, spierdalaj, zaraz cię oddam. Jadę dalej. Co ważne, ja jeszcze bardzo wolno. Wszystko dzieje się na odległości 50 metrów. Ja nawet zapytałam, czy kurwa sama nie dojdzie, a ona mówi, dochodzę tylko w domu. I gadaj z kurwą. Ja ją w końcu odwiozłam, no nie wysadziłam. Mówię, przepraszam, głupia sytuacja, spadaj. Ona mówi, spoko, luzik, stuwa się należy. Ja takie, ej, czy ja naprawdę przywiozłam kurwę i mam jej zapłacić stówę? I moja pierwsza myśl, przysięgam, spierdalam. To jest prawdziwe polskie podejście, po prostu gaz, ale później uświadomiłam sobie, że jak ja mam ruszyć pod górkę, to jej Alfons najpierw mnie zabije, później sobie weźmie stówę z mojego portfela, a na koniec będzie musiał mnie pchnąć, żebym się rozpędziła, więc się poddałam i sama jej zapłaciłam i już mam odjeżdżać, a ona mi puknęła w okienko, ja otwieram, a ona mówi, a wie pani, co ja chciałam powiedzieć, że miałam wielu klientów w tej pracy, ale nikt mnie tak nie wyszarpał jak pani za kierownicą. Przyznam się, bo mam świeży mandat, słuchajcie, sprzed 3 dni. Znówka sztuka, słuchajcie. Jechałam sobie w nocy, wracałam z występu i widzę policję z bombami, nagle się za mną pojawiła. Myślę, o dobra, trzeba ustąpić. Tyle nauczyli Kubicką, nie? Więc ja tam psią na bok i czekam. A oni mnie nie wyprzedzają. Więc myślę, a chuj, jak nie, to nie, więc ja szukam. A oni dalej za mną na tych bombach. Ja myślę, no to kurwa, jedźcie! I oni dalej nic, nie, więc ja siup! I okazało się, bo później pan policjant powiedział, że to był pościg.